Wielki
i słodki Pan, co karmi duszę głodną ciałem i krwią swych ran. To Król nad wszystkie króle, wielki i słodki Pan, co karmi duszę głodne ciałem i krwią swych ran. Módlmy się. Posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziekan ogłoszenia parafialne robi. Ogłoszenia parafialne. Były. Tak, wszystko było. To pozwólcie, że ja dwa zdania powiem. Otóż, moi drodzy, moja obecność tutaj dziś w Brzozowym Kącie jest jakby obecnością podwójną. Bardzo mnie prosił, bym prezentował go ksiądz kapelan diecezjalny Andrzej Biernat. On niestety nie mógł tu być, choć bardzo pragnął. Oj, to tak długo nie będzie, ale posiedźcie. Pragnął tu być, ale niestety nie mógł. Inne zajęcia diecezjalne skierowały go zupełnie do innego powiatu. Moi drodzy, prosiłbym was serdecznie wszystkich pozdrowić, a jednostce OSP składam gratulacje w jego imieniu i życzę kolejnych 100 lat. Zapewnił ksiądz Andrzej o swojej stałej pamięci w modlitwie. Do tych jego życzeń ja dołączam swoje życzenia. Pamięć w modlitwie stałą, to już wiecie, bo już wielokroć zapewniałem przy różnych okazjach. Czy w Brzozowym Kącie mówiłem? Chyba jeszcze nie, więc na pewno bądźcie pewni mojej modlitwy. Ponieważ ksiądz kazania dwa razy nie powtarza, to wobec powyższego również pozwólcie, że pogratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym, wszystkim tym, którzy tu się zgromadzili, wszystkim gościom. Niech dobry Pan nam wszystkim błogosławi. Przedstawiennictwo świętego Floriana upraszam potrzebnych łask dla każdy dzień życia. Tym błogosławieństwem, które za chwilę udzielę, obejmuję wszystkich strażaków, druhny i druhów, wszystkich tu zaproszonych gości obecnych na tej uroczystości. Również i tych, którzy przybyć nie mogli, czy to z racji wieku, choroby, czy innych trudności. Niech dobry Pan nam wszystkim na każdy dzień błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie.